Język angielski, fiszki, komputer, część ósma, flashcards, computer, part 8. Dzisiaj nauczysz się pięciu słów związanych z komputerem. Każde słowo lub fraza zostanie przeczytane dwa razy. Będzie czas na powtórzenie. Następnie odbędzie się mały test, który pozwoli sprawdzić, co pamiętasz. Jeśli masz problem z zapamiętaniem, musisz posłuchać i powtórzyć jeszcze kilka razy. To naprawdę działa. Ja tak uczę się chińskiego. Powtarzam, powtarzam, powtarzam i powtarzam. A potem umiem. Today you will learn 5 words to do with a computer. Each word or phrase will be read twice. There will be a time for you to repeat. After that, there will be a little test to check what you remember. If you have a problem remembering, then you have to listen and repeat a few more times. It really works. Please repeat after me. Microphone, microphone, mic, mic, mikrofon, monitor, monitor, monitor. Motherboard, mainboard, motherboard, mainboard, płyta główna, mouse, mouse, myszka komputerowa, notebook, notebook, mały komputer przenośny. Zobaczmy, co pamiętasz. Let's see what you can remember. Proszę pamiętać. Nie pamiętasz dużo. Musisz się wrócić i posłuchać jeszcze raz. I może jeszcze raz. What is in the picture? Co jest na obrazku? What is in the picture? Microphone albo mic. There is a microphone in the picture. What is in the picture? Co jest na obrazku? What is in the picture? Monitor. There is a monitor in the picture. What is in the picture? Co jest na obrazku? What is in the picture? Motherboard, mainboard. There is a motherboard in the picture. What is in the picture? Co jest na obrazku? What is in the picture? A mouse. There is a mouse in the picture. What is in the picture? Co jest na obrazku? What is in the picture?
Notebook. There is a notebook in the picture. Ile dobrych odpowiedzi miałeś, miałaś? Daj znać w komentarzu poniżej. How many good answers did you have? Please let me know in the comments below. That's all for today. See you later. Poland, stay classy.